Dzień dobry, nazywam się Agata Załęcka, jestem aktorką. Kiedy poczułam, że aktorstwo to jest to, że to jest ta droga? Chyba w wieku 15 lat, kiedy po raz pierwszy wystąpiłam w teatrze. Poczułam, że już niczego innego nie będę robiła. Zawsze mówiono, że powinnam grać, że powinna być aktorką. Wydawało mi się to tak proste, tak prosta praca, że aż niemożliwe, żeby była pracą na życie, sposobem na życie. Bycie aktorem jest piękne, jest też okrutne momentami, ale jest na pewno rozwojowe, jeżeli się to robi na serio. Pracuję na scenie, pracuję przed kamerą, pracuję w dubbingu, w audiobookach. Praca z ludźmi, z reżyserem, z całą grupą. Dla mnie praca na planie to jest tak jak spotkanie się z rodziną. Jak się przygotowuję do roli? No to zależy, co to jest de rola. Koncentruję się na przestrzeni, na fakturze, na zapachach, jakie towarzyszą, jakie mogą towarzyszyć. Tak naprawdę bardzo pomaga mi wyobraźnia. Wyobraźnia jest kluczowa dla mnie w graniu. Oczywiście, że życie istnieje poza teatrem, poza filmem. Mam hopla na punkcie sztuki w ogóle. Więc uwielbiam chodzić na różnego rodzaju wystawy, wernisaże. Sama maluję. Rola styranej życiem, złożonej kobiety jest dla mnie rolą marzeń, można powiedzieć. Bardzo chciałabym się przeobrazić, totalnie pokazać się z innej strony i właśnie schować tę kobiecość albo spróbować schować. Wiecie, dzisiaj widzicie jedną twarz, ale ja ich mam naprawdę wiele. Jestem nieodkryta i myślę, że gdybyście mnie obsadzili w postaci troszkę innej do moich warunków, moglibyście być mile zaskoczeni.